Patrycja Mołczanow to influencerka, która zaistniała w sieci dzięki projektowi Team X. To ten projekt ją stworzył i wypromował, lecz w przypadku wielu osób, które zostały w cudzysłowie wyprodukowane przez agencję, niestety po przejściu na własną działalność nie zawsze są w stanie utrzymywać zasięgi w pojedynkę. W przypadku tej influencerki miało miejsce wiele dram, które również sprawiły, że ludzie po prostu mają o niej złe opinie, a to po części składa się na spadek zainteresowania. Influencerka w rozmowie z Damianem Glinką powiedziała, jak ciężko znosi spadek popularności. Jak sobie radzisz z lekkim spadkiem popularności? Wiesz co, nie radzę sobie. Wiadomo, że Team X już nie istnieje, więc no nie jest na topie. No ale mam tak, że po prostu staram się skupiać bardziej na swojej głowie. Dobra, ale trochę jest ci przykro, jak patrzysz, że te liczby spadły. Przykro, no szczerze, czasem mam takie dni, że mam takie myśli, że ej, w sumie no coś się kończy. A jaki masz plan B? Jeżeli nie bycie influencerką, to co? Wiesz co, ja nie chcę o tym za dużo teraz mówić, ale myślę o paru biznesach, no ale tak jak mówię, nie chcę za bardzo jasne, tutaj jasne. Opowiadać. Czyli można też trochę powiedzieć, że internet cię przeżył i wypluł lekko. Stwierdzenie, że internet przeżył i wypluł Patrycję, dość dobrze oddaje stan faktyczny. Influencerka wspomniała o alternatywach, jakie rozważa po zakończeniu kariery influencerki. I tutaj powiedziała o pewnych biznesach, które ma w planach. I tak jak bycie influencerką to dość specyficzny typ pracy, tak prowadzenie biznesu, chociażby stacjonarnego, wymaga innego i w wielu przypadkach większego nakładu pracy. Patrząc po tym, jakie ruchy wykonywała Patrycja w sieci, dość ciężko jest wyobrazić sobie ją w roli szefowej stacjonarnego biznesu, gdzie po prostu trzeba mieć głowę na karku. Natomiast głowę na karku ma Budda, cały czas zaskakuje nas nowymi projektami i jednym z takich projektów jest miejsce do realizacji przez niego nagrań oraz miniaturek, które to z kolei ma być przygotowane przez ekipę z kanału Ogar, czyli tą samą ekipę, która pracuje przy projekcie Goats. Lecz samo przygotowanie pomieszczenia nie jest niczym bardzo interesującym, ciekawe natomiast było pytanie, które zadał Buddzie Bogzel podczas realizacji nagrania. Kamil jest z rocznika 98, tak więc ma około 25 lat, stąd też zapytał go o to, czy planuje mieć w najbliższej przyszłości dziecko z Grażynką. Pytanie z serii prywatnej. Dzidzia z Grażynką jeszcze nie wchodzi w grę. Nie, co ty? Reakcja Buddy była jednoznaczna i bez zastanowienia. Ciężko też się dziwić, bo ilość projektów, jakimi zajmuje się Budda, zajmuje mu bardzo dużo czasu. I ciężko tutaj mówić jeszcze o opiece i wychowaniu dziecka, o ile w ogóle Budda kiedyś będzie chciał mieć dziecko. Jakiś czas temu Budda wystąpił w odcinku Uwersów, a nie jest tajemnicą, że Weronikę ogląda głównie damska widownia. Kamil również podzielił się informacją, jak dużo kobiet przybyło do jego widowni po tym materiale. Co? I tak niedużo, 22% teraz. Nie no, wiem, ale na pewno występ przy Uwersów na 100% ci... Trochę tak, chyba z 7%. Serio? No, miałem 11% i po Uwersów miałem 18%. Dobrze. Skok oglądalności i u płci pięknej z 11 na 18% z pewnością robi wrażenie, a Kamil również w takim filmie nie tylko ujawnił kilka ciekawostek ze swojego życia, ale i również mógł trafić do właśnie nowej widowni. Natomiast do ogromnej części widowni trafił z pewnością najpopularniejszy samochód na polskim YouTube, czyli Mercedes Freeza. Można powiedzieć, że był to jeden z pierwszych twórców na polskim YouTube, którzy to zakupili nowe auto klasy premium. Bo trzeba podkreślić, że Mercedes Freeza posiadał pakiet AMG i był bardzo dobrze wyposażony, był to również przełomowy moment w historii tej platformy w kraju, bo ludzie mogli zobaczyć, że na YouTube można zarobić, a twórcy nie kryli się zakupami nowych aut. Samo auto zrobiło bardzo dużo wyświetleń, które można liczyć w milionach i z ogromną nawiązką spłaciło swoją wartość, tworząc content dla Karola oraz ówczesnej ekipy. Freeze wspominał, że ma plany odnośnie samochodu, aby rozdać go w loterii, bo sam zaczął jeździć Oplem. Jednak jak za chwilę zobaczycie, zrezygnował z loterii na rzecz zwykłej sprzedaży auta, pojazd zakupił streamer Diables, a dodatkowo zagrał w kamień, papier, nożyce, aby zbić cenę. Proszę Państwa, więc ten dzień, to jest historyczny dzień dla polskiego YouTube'a, nadchodzi. Koniec pewnej ery, to jest koniec pewnej ery, jakby to auto idzie w nowe ręce. Będzie ktoś mógł o nie dbać, pokazywać je i tak dalej. Ja się cieszę, bo tak jak właśnie mówiłem Ci wiele razy, to, że ono zostanie dalej w YouTube'owej, powiedzmy już jakieś tam bardziej na Twitchu, ale tej naszej influencerskiej rodzinie, to mnie cieszy, bo ktoś dalej będzie mógł tym autem, jakby nazwijmy to, pracować. Ono będzie dalej po prostu żyło. A nie, że tam zginie, gdzieś ktoś będzie jeździł, nikt o tym nie będzie wiedział. Ono będzie żyło, mnie to cieszy, że dalej będziecie mogli podziwiać to cudo, bo to jest naprawdę kawał fajnej furt. No to co, chyba będzie trzeba
do bić interesu. Niestety w materiale nie padła informacja, za jaką kwotę auto zostało sprzedane, a to wiele osób bardzo ciekawiło. Jedynie w materiale dowiedzieliśmy się, że zostało ono zaproponowane w miarę dobrej cenie w stosunku do cen rynkowych, a na popularnych portalach aukcyjnych taki Mercedes kosztuje około 140 tysięcy złotych. Oczywiście biorąc pod uwagę przebieg oraz stan pojazdu. Mając na uwadze fakt, że była to dobra cena, można stwierdzić, że auto mogło zostać sprzedane za kwotę w granicach nawet 100 tysięcy złotych. Jednak auto było oklejone specjalną folią oraz posiadało customowe felgi, co również ma pewien wpływ na jego wartość, a największym dodatkiem jest jego historia i rozpoznawalność. Bo tak naprawdę tylko wyobraźnia nabywcy ogranicza go w tym, aby auto dalej wykorzystywać komercyjnie. Bo trzeba zaznaczyć, że Karol miał również propozycję, aby auto udostępnić w carsharingu, ale żadna z firm nie była tym zainteresowana. Natomiast już nikt z ekipowiczów nie odpowie pozytywnie na propozycję wywiadu dla Pomponika. Po akcji z wywiadem z Marią Jeleniewską, gdzie dziennikarz postanowił opublikować wywiad z samymi odpowiedziami, bo jak sam wspomniał, dużo się nad tym napracował. Reakcja influencerów była jednoznaczna. Frizz kompletnie zablokował uczestniczenie w wywiadach dla Pomponika i jego influencerów. A co o tym banie sądzi sam Damian Glinka, który był prowodyrem całej sytuacji? Jak się z tym czujesz? Jaki masz do tego stosunek? To jest jego, ich decyzja. Ogólnie szkoda, bo bardzo dobrze pracowało mi się z jego twórcami. Zawsze wykazywali się wielkim zaangażowaniem, do mediów podchodzili z wielkim szacunkiem, nigdy nie było żadnego problemu i to też jest tak, że tu z relacjami z nimi zawsze dwie strony są mega profesjonalne i nie ma mowy, żeby taka sytuacja miała miejsce. A co do tego, że dał mi bana, no to szanuję, no bo co mam z tym zrobić? No nie będę się kłócił, to jest jego decyzja, tak jak już mówiłem. Więc tyle, jedynie mogę to zaakceptować. Widać po prowadzącym, że z czasem zrozumiał, iż nie był to najlepszy ruch, a on sam zyskał dużo złego PR-u. Tak naprawdę wystarczyło skonsultować ten ruch z kilkoma osobami i podejść do sprawy na chłodno. Czy dla publikacji jednego wywiadu warto jest ryzykować swoją i tak słabą reputacją? Jak historia pokazała, prowadzący wybrał jednak opcję publikacji kontrowersyjnego materiału. Kontrowersyjne dla wielu osób było również przejęcie domu X przez Goats i pewne wydarzenie wokół tego. Projekt Izaka Box de la Wardęgi, Wojtka Goli i Błońskiego rozrasta się do takich rozmiarów, że jakiś czas temu postanowili oni ogłosić przejęcie tej willi. Wcześniej mieszkający tam członkowie Teamu X zostawili jeszcze swoje rzeczy, które jeżeli już tam nie mieszkają, wypadałoby wynieść. Na miejscu został strój żółtej kaczuszki, którą ubrała jedna z asystentek Goat za pozwoleniem. Mimo to nie spodobało się to Julii Żugaj i mocno skrytykowała skorzystanie z jej stroju. Julia Żugaj spięła się o to. Był wtedy w domu X, bo dalej tam on mieszka w jednym pokoju, asystent jakiejś Julki Żugaj, nie? Ja nawet Klaudii zapytałem, ej, na chuj to ubrałaś? Zapytałaś, czy możesz? A ona tak. I mam to nagrane, nie? Że ona mówi tak, zapytałam tego asystenta, tak, i Kuba. I Kuba też przy tym był i pozwolił Klaudii założyć ten strój. A Julka Żugaj dzisiaj, nie szanujecie moich rzeczy, dlaczego założyliście strój kaczuszki? To jest kurwa brak szacunku zakładać. I my jej tłumaczymy, kurwa. Pytaliśmy, pozwolił. Jednak to nie wszystko. Poza bezpodstawną spiną Julii Żugaj wyszło na jaw, że Gołoc czeka już ponad miesiąc na to, aby poprzedni lokatorzy wyprowadzili się z domu X. Co jest poniekąd brakiem szacunku do czasu aktualnych lokatorów, a rzeczy influencerów walają się po całym domu. I wiecie, ja się wkurwiłem, bo mówię, to jest brak szacunku, tak? A jak my czekamy już chyba półtora miesiąca, że Julia Żugaj i Monika Kociołek przyjadą i wezmą swoje rzeczy, które zagracają dalej dom. Nie możemy korzystać z wszystkich pokoi, bo dalej leżą jakieś rzeczy. Julki Żugaj to leży jakaś jeszcze klatka po chomiku, czy tam po króliku. To dla nich to już jest okej, nie? Nie wiem, kiedy zabiorą te rzeczy, ale czekamy i czekamy. A ona zrobiła spinę, że Klaudia założyła strój kaczuszki. Mimo, że zapytała, czy może założyć i gość pozwolił. Niewątpliwie atak Julii Żugaj nie był tutaj na miejscu, lub po prostu jej asystent źle zrobił, wyrażając zgodę na użyczenie jej rzeczy. Ale Wardęga nie pozostał dłużny i powiedział, że jeżeli wkrótce nie wezmą swoich rzeczy z domu, to po prostu wyrzuci je na śmietnik, a to z pewnością doleje oliwy do ognia. Natomiast oliwy nie brakuje w sytuacji z Danielem Magikalem, wokół niego jest cały czas dużo kontrowersji i jak się dowiadujemy, ma on zakaz robienia live. Przez fakt, że ludzie go po prostu mocno hejtują i ciężko się dziwić, bo po ostatnich materiałach, m.in. Psychotropa, na światło dzienne wyszła inna twarz Daniela niż to, co on sam przedstawia na swoim profilu. No tak jak mówię, menadżer przeprosił za niego. Niech tyle wam wystarczy. Z Magikala wczoraj, nie? Danielek, kurwa, miał zakaz robienia live'ów, to poszedł na okienko do schizofrenika.
No tylko Daniel Magical mógł wpaść na tak wspaniały pomysł. Masz nie robić live'ów, bo masz za duży hejt? Nie pokazuj się za dużo w sieci, bo nie znosisz krytyki. Wejdź na okno do schizofrenika z urojeniami. To na pewno poprawi twój wizerunek. Mało tego, napierdol śmieci na różnych ludzi. Powkurwiaj wszystkich dookoła. Twój menadżer na pewno będzie z tego zadowolony. Jednak jak widać, Daniel ma ogromne parcie na szkło, bo nieoficjalnie wspomniał w jednej z rozmów, że planuje zrobić największą loterię w Polsce. Znając jego podejście do pieniędzy i fakt, że jak podaje psychotrop, oczekiwał nawet zwrotu za dojazd na akcję charytatywną, ciężko uwierzyć, że faktycznie jest on w stanie stworzyć największą loterię w Polsce, przebijając tym samym buddę. Ja sobie kropkę nad i postawię właśnie, wydając tą książkę i zobaczycie, no... Może wróciłem do sportu, może mam kontrakty, może robię największą loterię w Polsce niedługo. No zobaczycie, nie? Bardzo dobrze. Realizuj się, masz kurwa okazję. Tworzenie takiej akcji będzie o tyle trudne, że Magical jest zbanowany na YouTube, gdzie tak naprawdę finały tego typu akcji mają miejsce właśnie na tej platformie. Finalnie również mogliśmy dowiedzieć się, na co Nikita ma zamiar przeznaczyć pieniądze, które otrzymała za walkę w Cloud MMA. Trzeba wspomnieć, że środki, jakie są we Free Fightach, są naprawdę spore, a Nikita za swoją walkę otrzymała około 100 tysięcy złotych. Chcę sobie ten nowy telefon wziąć, żebym miała dobrej jakości rzeczy. No i tam, kurczę, nie wiem, jakieś tam drobne rzeczy i przede wszystkim nie będę wydawać całej sumy, na przykład, tylko większą część sobie dam. Dziękuję bardzo za... Januszek. Tylko, część pieniędzy dam na konto oszczędnościowe po prostu i będą sobie... Tak, będą sobie tam... Aha, i prawo jazdy. I te pieniążki, tak. I samochód sobie będę chciała kupić. I te pieniążki później sobie po prostu będą leżeć na tym koncie i sobie czekać. Plany na pewno są ambitne. Zobaczymy, ile z tego faktycznie Nikita zrealizuje i czy będzie inwestowała swój rozwój, czy też wróci na ścieżkę życia, z którego przez wiele osób jest znana. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Kliknij fanosik na ekranie, aby obejrzeć poprzedni materiał.